Jak bardzo ważny jest sport w życiu każdego człowieka, to chyba każdy z nas o tym wie, jest do tego przekonany. Caritas, wspólnie z Łódzkim Klubem Sportowym, a konkretnie Stowarzyszeniem Koszykarskim Kobiet, organizuje wspólne zajęcia dla dzieci z naszych świetlic. Wybrane dzieci, bo jest to piętnastka dzieci z każdej świetlicy, a więc w sumie sześćdziesiątka dzieci, bierze udział raz w tygodniu w zajęciach sportowych w hali UKS-u. I tam pod okiem trenerów, wykwalifikowanych trenerów koszykówki, uczą się, można by powiedzieć, ogólnie tego czym jest sport, jakkolwiek oczywiście nacisk położony jest na naukę gry w koszykówkę. Gry zespołowej, gry wspólnej, bo to jest bardzo ważne dla, dla tych dzieci, by też zobaczyły, że sport, jakie ma oblicze ten sport, że sport jest pracą zespołową, że w sporcie ze sobą trzeba nawzajem współpracować, ale też jest to ogromny wysiłek, że efekty i wyniki sportowe nie przychodzą też łatwo. Dzieci uczą się tego na tych zajęciach. Planowany jest również w wakacje obóz sportowy dla wybranej grupy dzieci najbardziej uzdolnionej w tym kierunku bo program też ma wyłonić właśnie może najzdolniejsze dzieci spośród tych które uczęszczają do nas na świetlicę żeby być może właśnie jeśli tylko znajdziemy środki zapewnić im bardziej już profesjonalne możliwości rozwijania swoich zdolności też apeluję tutaj do, do ludzi dobrej woli, do, do sponsorów, do darczyńców, by chcieli nas w tym projekcie wesprzeć. Wszystkie zajęcia i odpłatność za nie, pokrywane koszty są z, od darczyńców. W tej chwili jest jedna firma, która w sposób istotny wsparła te zajęcia sportowe dla dzieci. Jeśli są jeszcze inni, Którzy chcieliby pomóc w rozwijaniu talentów sportowych, czy też w ogóle w korzystaniu z zajęć sportowych dla dzieci z naszych świetlic, to serdecznie zapraszam. Można przekazywać darowizny na konto Caritas.